Protest zapowiadają mieszkańcy wsi leżących na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Chodzi o nowy plan ochrony WPN-u i obszaru Natura 2000 Ostoja Wigierska. Władze parku w myśl stosownych przepisów prawa opracowują taki dokument od 2011 roku. Niedawno na stronach parku pojawiły się mapy określające strefy ochrony. Zdaniem miejscowych za mało na nich miejsca na lokalizację nowych domostw. Jak wyjaśnił Radiu 5 Piotr Domysławski, sołtys z Czerwonego Folwarku, część osób zmyślał o swoich dzieciach, chciałaby zbudować na swoich działkach nowe domy. Tymczasem w ocenie sołtysa nowy plan ochrony to uniemożliwia. W związku z tym miejscowi chcą dać wyraz swojemu niezadowoleniu. Teraz zbierają podpisy, które niebawem trafią do Jacka Łozińskiego, dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego. To jest zbiórka podpisów właścicieli gruntów, którzy mają grunty, mają gospodarstwa, mają dzieci i być może w przyszłości chcieliby czy dzieci coś tam postawić, czy pobudować gdzieś, powiedzmy, w innym miejscu niż siedlisko, bo na przykład tak jak mnie to dotyczy, ja mam 20-hektarowe gospodarstwo i mam nie jedno dziecko, a więcej i chciałbym, powiedzmy, postawić z dwa budynki dzieciom i w tej chwili to jest jakby ograniczone, nie mogę nic zrobić. Te podpisy właśnie dotyczą tego, że my jakby się nie zgadzamy z tym projektem, z tego ochronu parku i no, w jakiś sposób będziemy protestować, czy to coś da. Spróbujemy coś wywalczyć. Sołtys skarży się, że podczas tworzenia planu nikt nie odwiedzi mieszkańców jego wsi, aby zapytać o zdanie. Nie, u mnie nikogo nie było. Na przykład u mieszkańców mojej wsi na pewno nikt tu nikogo nie był. Dyrektor parku na razie nie chce zabierać głosu, bo nie otrzymał ani podpisów, ani stanowiska mieszkańców. Zaznacza jednak, że część konsultacji i spotkań z mieszkańcami już się odbyła, a protokoły z ich przebiegu park już opublikował.